Deutsche Wagen Tour to projekt, który został zrealizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu i miał na celu przekonanie uczniów, że warto poznać język niemiecki, niemiecką kulturę i samych Niemców. Ogólnopolski projekt Deutsche Wagen Tour jest już na rynku od 6 lat. Na całą Polskę mamy 5 samochodów sponsorowanych przez Volkswagen. Nad projektem objęło patronat Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to projekt, który ma na celu propagowanie języka niemieckiego poprzez zabawę, uśmiech, animację. Także dzisiaj jesteśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu. Nie pierwszy raz w Lubaniu, mam nadzieję, że będzie to również miła lekcja. Warsztaty językowe w ramach projektu mają bardzo ciekawą formę przekazu. Jest to warsztat, który trwa około 60 minut. Na tym warsztacie młodzież bądź też dzieci mają okazję wziąć udział w animacjach bądź też różnych grach językowych, ale i nie tylko, integracyjnych. Także jest wszystkiego bardzo dużo, jest kolorowo, po niemiecku, z uśmiechem. O to właśnie chodzi w projekcie Deutsche Wagen Tour. Z projektu, który został zrealizowany w szkole, cieszy się jej dyrektor Wiktor Zdunek, który podkreśla, że taka forma nauki języka obcego trafia do ucznia szybciej niż nauka podczas klasycznej lekcji. W związku z nową postawą programową i z całym programem nauczania, przede wszystkim w klasach zawodowych, bo powstał taki przedmiot dodatkowy jak język zawodowy, no to w każdą formę szukamy taką, żeby młodzież jak najlepiej posiadła umiejętności posługiwania się językiem obcym. No, na ten moment uczestniczymy w programie Erasmus+, już druga grupa wyjechała młodzieży na praktyki za granicę, więc szukamy wszelkie sposoby, wszelkie możliwości. No nie ukrywam, że jest to bezpłatne dzisiaj uczestniczenie w tym projekcie i każda forma, z którą młodzież skorzysta i podniesie swoje kwalifikacje językowe, jest bardzo ważna dla nas i stąd szukamy różnych rozwiązań i to jest jedno z tych rozwiązań. O tym, że szkoła szuka innowacyjnych rozwiązań w programie nauczania, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. od wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Dostaliśmy nagrodę od Rady Ministrów, ministra gospodarki, pana Piechocińskiego. Takie podziękowanie za szczególne osiągnięcia, przede wszystkim w promowaniu realizacji szkolenia zawodowego, jeżeli chodzi o moją placówkę, jak i bardzo istotne, i to była podstawa tej nagrody otrzymania, czyli efektywną współpracę z pracodawcami w kształceniu zawodowym. Na rzecz oczywiście młodzieży, no i przede wszystkim, jeżeli już wspomniałem te słowo rzecz, no to przede wszystkim na rzecz lokalnego rynku pracy, bo już od kilku lat prowadzimy nawet w technikach wielozawodowych, w cudzysłowie, czyli mamy co najmniej 2 zawody w technikum, po to przede wszystkim, aby nie produkować, w cudzysłowie znowu, bezrobotnych na rynek nasz lokalny, a przede wszystkim ta współpraca polega na tym, że ci, co pracodawcy sobie życzą takie kształcenie, taki zawód, no to my to realizujemy. I stąd jest to nagroda, jest nam to miło za te wyróżnienie, no bo jest to kilkanaście lat pracy naszej placówki.